Cześć kochani, z tej strony ja, Talix, no i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet, a w dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić ponownie parkour od Mikalo i jest to właśnie druga część, ponieważ tamten odcinek bardzo wam się spodobał, dlatego stwierdziłam, że po prostu nagrywam drugą część, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Ale na wstępie w sumie możemy zakręcić sobie jeszcze kołem fortuny, bo jeszcze tego nie robiłam, w ogóle zapomniałam o kole fortuny nawet. Ale z tego co się orientuję, to tak, mam właśnie już wszystkie nagrody z koła fortuny, no ale co nam szkodzi, możemy sobie zakręcić. A teraz w ogóle chyba z tego co widziałam, jest wydarzenie, że wszystkie nagrody właśnie koła zostają podwojone. Ja bardzo lubię to wydarzenie, ale szkoda, że oni to wydarzenie dodają akurat wtedy, gdy tak jakby po prostu jest już koniec sezonu praktycznie, bo w czwartek mamy już 13 sezon z Blockstar Planet, a oni dodają takie wydarzenie pod koniec, także szkoda. W ogóle tutaj mamy jakieś wydarzenie bitewne, spróbuj ominąć to. Ej, w ogóle nie kojarzę tego wydarzenia, nie wiem co to jest za wydarzenie, możecie dać znać w komentarzach, jeżeli wiecie może o co chodzi, bo jakoś nie jestem znawcą tych wydarzeń, które kiedyś były, także jeżeli to jest powtórka, to możecie dać znać, w sumie, bo jestem ciekawa co to będzie. Spróbuj ominąć to, no ciekawie, ciekawie, naprawdę. Dobra, no to co, kręcimy sobie tym kołem, no i lecimy na niemożliwy parkour od Mikalo. Dobra, mamy 4 diamenty i 100 końców. Trochę słabo, bo chciałam jakieś bileciki, bo bym ewentualnie sobie właśnie kupiła ten spray pomniejszający, bo on jest naprawdę spoko, wtedy w tym kole właśnie bym sobie wymieniła. Okej, mamy 50 i 30, więc aż 80 nam się udało. Także no, możemy sobie w sumie wymienić tutaj na jeden spray i na ten taki efekt snu, bo to jest w sumie fajne, jako taka pamiątka sezonu. Także dobra, przestanę tutaj już gadać, no i lecimy na parkurek. Także wchodzimy sobie na ścianę Mikalo, no i co my tutaj mamy? Jakiś nowy parkour on jeszcze zbudował dla początkujących, to jest chyba dla mnie, bo ja jestem totalnym noobem, jeżeli chodzi o parkoury, także ten parkour jest idealny dla mnie. Jeżeli będę chciała, to pod koniec tego odcinka możemy go przejść. No i mamy jeszcze tutaj właśnie jakiś inny, że hardcore parkour, Mikalo go zbudował 6 dni temu i coś tam chyba nagrywał odcinek taki, że właśnie kto pierwszy przejdzie, to dostaje VIP-a z tego, co się orientuje. No a my, moi drodzy, będziemy się ponownie męczyli z tym oto właśnie cudownym parkurem. Także dobra, wchodzimy, no i zobaczymy jak mi pójdzie, ocena niemożliwa. Mój poprzedni odcinek z przechodzenia tego parkura, jak sami widzieliście, był jednym słowem tragiczny. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że po prostu jestem totalnym noobem i totalnie nie umiem grać w Blockstar Planet. I ja to wiem, nie musicie mi tego pisać, ale znam już taktykę i mniej więcej wiem jak ten parkour przechodzi. Także no nie śmiejcie się ze mnie, ja wiem, że jestem totalnym noobem. Ale dobra, lecimy sobie. Przed chwilą mówiłam, że znam już taktykę. No właśnie widzę jak znam, skoro zginęłam. Dobra, także spróbujemy sobie przejść to parę razy. Ej, czemu ja jestem taka czerwona? Patrzcie co się ze mną stało, ja taka jak pomidor jestem jakiś. Czemu ja jestem taki Talix pomidor? Ej, nie wiem czemu jestem taka czerwona. Dobra. O, dobra, dobra. To jest dobry pomysł, właśnie to jest fajna taktyka, żeby spróbować właśnie tak jak ta dziewczyna teraz, tak tutaj po prostu tak jakby z boczku sobie przejść i to jest naprawdę fajne. No i teraz musimy wskoczyć sobie tu. No kurde, serio, ja nie mogę. Ale mi się wydaje, że raczej nie powinnam zginąć, jeżeli bym dotknęła tamten laser. Pozdrawiam, Talix, oh my gosh, nagrywasz, o co chodzi? Pozdrawiam wszystkich tutaj bardzo serdecznie. Pozdrowionka, lecimy sobie dalej. Ej, ale ta taktyka jest naprawdę dobra, tylko teraz jestem po prostu tak jakby oddaliłam się od linii czarnej. Ale tak to jest dobre i w ogóle dla wszystkich, którzy piszą, że to jest drabina, to zobaczcie. Czy to jest drabina? To nie jest, widzowie, drabina. Miałam takie komentarze właśnie pod poprzednim odcinkiem, że Talix to jest drabina. To nie jest żadna drabina, niestety. Byłoby po prostu moim zdaniem za prosto. No i teraz już drugi raz mi się na pewno nie uda tam dostać, także kurde, no nie wiem. Lecimy, lecimy. Jesteśmy tutaj właśnie obok tej linii, no i znowu źle to zrobiłam, znowu. Ja po prostu... No ja nie mogę, to się wydaje, że to jest takie łatwe, że jednak to przejść, ale z drugiej strony jak sami wejdziecie na ten parkour, to sami się przekonacie, że wcale to takie łatwe nie jest. To był dobry pomysł, to przed chwilą zrobiłam, ale zabrakło jednak trochę. No nie mogę, normalnie nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, poprzedni trwał chyba z 12 minut, bo tak długo męczyłam się z tym parkourem. No i w sumie powiem wam, że jeżeli chodzi też o to właśnie, czy będzie trzecia część serii tego parkoura, to powiem wam, że chcę nagrać minimum 3 części, bo myślę, że komu chciałoby się oglądać ciągle, jak Talix ciągle ginie na tym parkurze, to jest totalnie bez sensu. Ale póki co fajnie mi się nagrywa taki odcinek, także będą takie 3 właśnie części z tej serii właśnie, że parkour niemożliwy od Mikalo.
No ale to jest właśnie druga część. Kolejna część powinna pojawić się na 100% w tym tygodniu. No i gdybym właśnie nie skręciła, to by mi się udało tam stanąć, ale oczywiście nie, bo czemu? Bo po co? Lecimy sobie znowu. No normalnie nie wytrzymam z tym parkourem, mam go serio tak dosyć. O dobra. No prawie, ja nie mogę. Ciężkie to jest serio. Szacun i podziwiam wszystkich, którzy to przeszli, bo to jednak takie łatwe nie jest. A ja jestem noobem, to mam utrudnienie, dobra. Moi drodzy, patrzcie, jest, udało się, mamy to. No! Nie, ja się poddaję, dziękuję, pozdrawiam, wychodzę z Blockstar Planet, nie ma już takiej opcji, ja tu więcej nie wchodzę. Nie, no to jest po prostu jakaś masakra, być tam i zginąć, nie, ja wychodzę, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, Naura. Żartowałam, jestem znowu na tym parkurze i się nie poddaję tak łatwo, moi drodzy, ponieważ trzeba przejść w końcu ten parkur, także lecimy sobie znowu tutaj. Ja po prostu myślałam, że jak stanę na tej tęczy, to mnie nie zabije, to po prostu nie przemyślałam tego. No ale tak, Talix jest ułomem, no i co się dziwić, że zginęłam. Dobra, spróbujmy to jeszcze tak paręnaście razy przejść, ale nie wiem, jak ja to robię, że czasami mi się to udaje, a czasami nie. Przecież ja ciągle staram się robić taką samą taktykę, nie rozumiem tego parkoura. Czekajcie, pójdźmy bardziej tędy, no i dotknęłam lawy. Trzeba to zrobić w sposób taki właśnie, aby tej lawy jednak nie dotknąć, ale to jest tak strasznie trudne, ja nie wierzę. Czekajcie, pójdźmy sobie tutaj, o tak, dobra. I jesteśmy tu znowu. Ej, w sumie powiem wam, że teraz widzę progres, naprawdę jest spory progres, bo w poprzednim odcinku rzadko kiedy udało mi się tutaj stanąć, a teraz chyba już 3 razy, także naprawdę jest duży progres co do tego parkoura, także dobra, stańmy tu. Dobra, nie zginęłam. I teraz, moi drodzy, to jest najgorsze, bo tam trzeba doskoczyć, a to jest po prostu tak daleko zrobione, że ja ciągle ginę, a się boję ruszać, bo jednak... Co? Widzowie... Ja nie mogę, idę po piccolo normalnie, stanęłam tutaj, jesteśmy tu, moi drodzy, co jest, no teraz oni będą ginąć. Ja nie mogę, ale się teraz mi ręce trzęsą, serio. Dobra, jesteśmy tutaj, ej serio, ja nie wierzę, czy to jest sen, że ja tutaj stoję? Co jest, oh my gosh. O nie, prawie bym zginęła, myślę, że to jest dobry pomysł. Mamy kryształ, widzowie. Mamy kryształ, kto idzie ze mną pić piccolo, widzowie? Jestem totalnym noobem, ale jak widzieliście, dałam radę z tym. Ej, ja w to nie wierzę, naprawdę. Mamy kryształ, tak się strasznie cieszę. Teraz możemy ginąć, najważniejsze, że jesteśmy tutaj w tej części parkoura. Dobra, lecimy, ale mi się... ale mi się ręce trzęsą, bo zawsze, gdy wiem, że jestem już gdzieś daleko na takim parkurze hardkorowym, to mi się ręce trzęsą i będę ciągle ginąć, ale mam nadzieję, że nie aż tak ciągle. Dobra, udało się. I gdzie mam iść tu teraz? Co? Ej, Mikalo, serio oszalał. Spójrzcie, ja mam wskoczyć tam na tą trampolinę i się odbić. Widzowie, Mikalo oszalał, naprawdę. Ale nie, no świetny pomysł na parkour, tyle że tak trudny. O nie! Okej. Okay. Oh my... no, coś nie pykło. Lecimy znowu. Ale pewne jest to, że skoro jestem w tej części odcinka, w tej części parkoura, to na 100% się nie poddam i nie wyjdę z tego, nawet nie ma takiej opcji, bo nie pamiętam kiedy, ja tutaj chyba nigdy jeszcze nie byłam, nigdy nie miałam tego kryształu, także nie ma takiej opcji, że ja wyjdę z tego parkoura. Będę tutaj siedziała nawet do północy, ale nie ma opcji, że ja stąd wyjdę, naprawdę nie. Mimo, że ręce mi się teraz trzęsą, tak się stresuję troszkę, bo jednak ja to nagrywam i nie chcę ginąć, a z drugiej strony chcę to przejść, także lecimy sobie z tym znowu. Dobra. Okej. Okay. Oh no. Moi drodzy, czy to jest lód? Ja mam teraz skakać po lodzie. Ej, ja serio nie wierzę, że ja tutaj jestem, widzowie. Serio, możecie sobie myśleć, Alex, ty jesteś jakaś nienormalna. Ale ja po prostu to tak przeżywam, bo rzadko kiedy przychodzą takie trudne parkury. Oh my god, tam jest meta, widzowie. O nie? No nie, Boże Święty, przed metą! Ja nie mogę, nie wytrzymam! Dobra, dobra, jesteśmy sobie tu znowu, ogarnęłam już się, ale po prostu tak się wkurzyłam, no bo myślałam, że ja już to przejdę i będzie taki tytuł odcinka. Przeszłam to, ja nie mogę, nie wierzę normalnie, ale... To się nazywa mieć szczęście w tej oto cudownej grze Blockstar Planet. Bardzo lubię tą grę, naprawdę świetna po prostu jest. Parkury są też cudowne. Dobra, lecimy na trampolinę. Dobra, uważać trzeba tutaj.
Okej, spokojnie. Ja naprawdę się już po prostu tak denerwuję, bo ja nie zamierzam wychodzić z tego parkoura, nawet, no tak jak mówiłam, nie ma takiej opcji, bo rzadko kiedy mi się zdarza, żebym tutaj stała, także nie ma takiej opcji, po prostu będą takie urywki, gdzie będę na przykład tylko na tej trampolinie, albo jak będę po prostu na tym właśnie lodzie, bo myślę, że one są tylko najbardziej opłacalne, bo nie będę wam tutaj bez sensu pokazywała, jak ja ciągle przychodzę to samo, także widzimy się wtedy, gdy będę już na lodzie. No i jesteśmy na lodzie, moi drodzy. Trochę mi zajęło czasu, żeby się tutaj przedostać, ale jesteśmy i się tak stresuję, że sobie nie zdajecie z tego sprawy. Dobra, lecimy. Oh my god, moi drodzy, się tak stresuję, bo pamiętam, że zginęłam bardziej właśnie w tamtym momencie gdzieś zginęłam i teraz jak znowu zginę, to będzie mega sło... Nie, nie, błagam. Nie wytrzymam, Boże. Naprawdę mnie już tak trafia nerwita z tym parkourem, ale nie poddajemy się, lecimy aż do mety, bo jestem naprawdę, naprawdę bardzo blisko. No i witam was bardzo serdecznie ponownie na naszym pięknym niebieskim lodzie, witajcie. No i dobra, znowu lecimy. Tam jest po prostu ciężki moment, tutaj jak widzicie, ta lawa jest po prostu tak cieniutko zrobiona i jest strasznie, ale to strasznie ciężko to przejść. Zastanawiam się, jak tego uniknąć, by mi się... Nie, nie wytrzymam normalnie. Trafia mnie już nerwica i szał. Nie poddaję się, tak jak mówiłam, skaczemy sobie ponownie. No i lecimy sobie tu znowu na naszym lodzie. Nie wiem, czy jest w ogóle jeszcze sensu dalej tak przychodzić, bo myślę, że też po prostu jestem już zdenerwowana i będę musiała sobie zrobić przerwę od tego parkoura. No ale, bo ten moment jest po prostu strasznie ciężki. Nie wiem, jak ja mam to przejść. Czekajcie. Po prostu ja może nie podskoczę dwa razy, tylko tak jakby raz podskoczymy i może dzięki temu tak jakby... Dobra. Co, widzowie? O nie. O nie. Jak teraz zginę, to jest po prostu koniec. Ja po prostu wychodzę wtedy z tej gry i wyłączam ją, już nigdy tu nie wejdę. Co? Nie, ja nie wierzę. Udało się. Co jest? Oh my god. Dobra, myślicie sobie teraz, Talix, ogarnij się, to jest zwykły parkour. Ale ja na przejście tego parkoura poświęciłam po prostu połowę swojego życia. I, nie no, żartuję. Ale poświęciłam masę czasu na przejście tego i po prostu jestem taka dumna, że się nie poddałam i przeszłam to, moi drodzy. Zajęło mi to strasznie dużo czasu, ale mamy to, moi drodzy, sukces. Udało nam się to przejść, naprawdę mega się cieszę. Czyli tak jakby wynika z tego parkoura, że Talix jednak jest pro, także mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nazywają mnie noobem, przestaną mnie tym noobem nazywać, bo przeszłam, moi drodzy, niemożliwy parkour. Także no co, jestem w totalnym szoku, naprawdę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie tutaj łapkę do góry, myślę, że warto, ponieważ ten parkour był naprawdę dla mnie męczący i przede wszystkim emocjonujący. Także dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, no i cześć!